stawało się normalne. Nasze pomysły przechodziły w działania, były realizowane. Tworzenie dobra wspólnego opierało się na warsztatach, spotkaniach z mieszkańcami, niesieniu pomocy innym. Świat pędził do przodu. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że za chwilę to się skończy, że w naszą rzeczywistość wedrze się coś, czego nikt się nie spodziewał. Koronawirus, COVID-19, cóż to takiego? Dlaczego? W tych czasach? Niemożliwe, a jednak. W dobie pandemii świat się zatrzymał. Zakazy, ograniczenia, nakaz noszenia maseczek, niemożność organizowania uroczystości, warsztatów, spotykania się z innymi było czymś nieoczywistym. Wszystko to działo się jak w filmie. Ale my jako mała społeczność lokalna, jako koło gospodyń wiejskich w Gołaszynie nie poddaliśmy się. Dzięki Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ruszył projekt Działaj Lokalnie Kulinarium z KGW w Gołaszynie. Nasze działania, tworzenie dobra wspólnego przeniosło się częściowo do sieci. Zakupiliśmy laptop, dzięki któremu łączyliśmy się z uczestnikami projektu. A to, co powstało na warsztatach kulinarnych, trafiło do osób, które samotnie mierzyły się z pandemią. My jednak nie zostawiliśmy ich sami. Wolontariusze z koszem rozmaitości udali się do mieszkańców, najbardziej potrzebujących kontaktu z drugą osobą. Uśmiechy na ich twarzach, zaskoczenie, radość, podziękowania nie miały końca. A najcenniejsze to niesienie dobra drugiemu człowiekowi w trudnych momentach naszego ziemskiego życia. Pandemia trwa dalej, tak jak nasze działania. Nie poddamy się. Kontakty międzyludzkie są bardzo ważnym aspektem naszego życia i to się nie zmieni. Wierzymy w to mocno, że wkrótce się skończy i będziemy mogli w normalnych warunkach realizować nasze kolejne pomysły, a mamy ich wiele.